w tym roku już po raz 51 spotykamy się razem na Rajdzie Politechniki Krakowskiej. W tym roku pod nazwą Estradowy. W nadliczkowym targu, niestety pogoda troszkę nie dopisuje, ale atmosfera jak co roku jest taka sama. Bawimy się świetnie, wychodzimy w góry, imprezujemy, jest zawsze. Jest to doskonałe miejsce, jeżeli jest ładna pogoda, po prawej stronie widać Tatry, po lewej Gorce, z oddali można jeszcze dojrzeć Pieniny, a za nami, ale kompletnie nie widać Babią Górę, więc gdyby tylko pogoda dopisała, to bylibyśmy otoczeni w piękny sposób przez pasma górskie. Ideą rajdu na samym początku było to, żeby dotrzeć na miejsce docelowe o własnych siłach, własnych nogach na swój sposób, a potem wspólnie wrócić. Zaczerpnęliśmy radę pana prorektora do spraw studenckich, pana Leszka Mikulskiego, który właśnie stwierdził, że może by warto wrócić do tej tradycji takiej właśnie, gdzie razem wracamy, ale na własną rękę po górach spotykamy się na miejscu i tutaj biwakujemy. Najważniejsze moim zdaniem i koleżanki, i naszej ekipy to iść w góry. Dokładnie, to jest prawdziwy rajd. Tak jak było kiedyś, tam czasów naszych rodziców, to właśnie było iść w góry. Cześć Rafał. Większość przyjechała tutaj właśnie prosto na pole namiotowe. Naszym zdaniem największy klimat jest w górach. Rajdowicze wyszli już nawet przed rajdem we wtorek i oni tutaj powoli się schodzą, rozsadzają swoje namioty, mieli koncert w górach. Następnie na terenie rajdu już zawsze od godziny 16 mniej więcej trwają koncerty. W związku z tym, że rajd nazywa się Estradowy, w tym roku przygotowaliśmy dość szeroki taki szeroki line-up i wachlarz stylów muzycznych. Bardzo fajna atmosfera, jak mówiłem, fajni ludzie ogólnie, jak co roku. Można właśnie połazić sobie po tych górkach. Tak, kto chce, może... Przy okazji się zabawić. Kto chce chodzić, to chodzi, kto chce się jeść, to siedzi, fajnie z ludźmi, robi ognisko i jest fajnie. Każdy robi co lubi. Ideą rajdu było połączenie atrakcji wizualnych, gór, z atrakcjami takimi związanymi z lotnictwem, z samym sobie właśnie lotnictwem i pięknem tego sportu, jak i dyscypliny ogólnie życiowej. I musieliśmy zabezpieczyć pas, którego może nie widać tutaj, ale jest on po mojej prawej stronie. I razem w ramię z ochroną nasi sztabowicze ten pas zabezpieczali, ponieważ parę samolotów tutaj latało, skakali spadochroniarze. Studenci bardzo sobie to chwalili jako właśnie dodatkową atrakcję. Pogoda trochę nie dopisuje, no nie jest lekko, ale radzimy sobie, ma dobry humor. Trochę się wstydzi obcych. Jeszcze nie ma półtorej roku, więc no, jednak jest to jakieś chyba osiągnięcie dla niego. Mam nadzieję, że uda nam się co roku jeździć na rajdy i utrzymać taką tradycję, że w wieku 25 lat będzie miał zaliczone 25 rajdów. Super było, naprawdę. Mimo tego, że padało tak troszeczkę przez jakiś czas, to było naprawdę sympatycznie. Bawiliśmy się pod namiotami, na przodce, no, koncerty były rewelacyjne.